looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me. I need something fast. I need something to last. No, hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczęłam od napalenia w kozie. Napalenia tutaj w sypialni, ponieważ dzisiaj mam zamiar, ładna jest pogoda i mam zamiar pomalować ściany. Wy jeszcze nie wiecie, nie widzicie, natomiast ja cały czas oczywiście działam tutaj w tej sypialni, którą chcę sobie urządzić na ten czas teraz, taki jesienno-zimowy. Muszę Wam powiedzieć, że już śpię tutaj w tym miejscu, natomiast Wam jeszcze nie pokazywałam, ponieważ chciałabym Wam zrobić taką niespodziankę i taką przyjemność, że zobaczycie już taki efekt końcowy po prostu. To nie jest tak, że nie wiem, koszę tylko trawę i pielę w ogródku. Także prace w ogrodzie już się kończą. Ja tutaj systematycznie sobie przychodzę, przyjeżdżam i pomalutku gdzieś tam obrabiam sobie okna, żeby tej pianki tutaj nie było wewnątrz. Robię to oczywiście po swojemu, robię to swoimi siłami i na ile umiem, więc zwyczajnie jakoś tam specjalnie Wam tego nie pokazuję, bo zmęczyła mnie po prostu, nie wiem, jakaś tam opinia na temat, czy mi wolno, czy nie wolno. Robię po prostu i tyle. A Wy musicie oglądać to, co Wam pokażę. I tyle. Dzionek mamy dzisiaj przepiękny. A ja teraz wyszłam na zewnątrz i się zachmurzyło. I zaczyna kropić. Naprawdę? W złą godzinę to wypowiedziałam. Ale jest jak w miarę ciepło. Oczywiście jestem dosyć wcześnie, więc wiadomo, że jeszcze jest ciepła, ciepła kamizelka i gruby sweter. Natomiast no, jest dosyć ciepły ten wiatr. Tak, miłego oglądania. Days like these last with one another, with the feeling pass, would you find out with me if it all starts to crumble? Search the pieces. Sprawa wyglądała prosto. Miałam to dzisiaj tylko przewieźć tam na tą ścianę. Natomiast okazało się, że pierwsza warstwa dla niepoznaki jest oczyszczona, a pod tą pierwszą warstwą normalnie cegły już nieoczyszczone. A najlepsze jest to, że te cegły powinny być wszystkie wyczyszczone. I ja za to zapłaciłam. Słów brak. Thank you.
Ta niepozorna praca dzisiaj bardzo mnie zaskoczyła. Nie dokończę tego dzisiaj. Ale przy okazji dłubania chciałam powiedzieć, że dostałam odpowiedź pozytywną z jarmarku tutaj bydgoskiego naszego świątecznego. Natomiast sama osobiście się wycofałam, ponieważ stwierdziłam, że jest to ponad moje siły. Nie dam rady tego ogarnąć w sensie tej ilości, bo to jednak jest cały ponad miesiąc, dzień w dzień, ileś godzin wystawiania się i w zasadzie ciężko byłoby mi przewidzieć, ile takiego rękodzieła musiałabym mieć. Na pewno przydałyby mi się wtedy jakieś ciche ręce do pracy, bo no sama nie byłabym chyba takiej ilości w stanie przygotować. To, co mi się udaje na ten moment przygotować, no to w zasadzie prawie na bieżąco schodzi. Chciałam też powiedzieć, że jest w trakcie realizacji sklep internetowy, także bardzo się cieszę. Tutaj przyszedł mi z pomocą Paweł z kanału Mediteusz, więc bardzo dziękuję. Paweł i Łukasz oczywiście, bo Łukasz tworzy stronę, a Paweł wszystkim innym się zajmuje, także jesteście po prostu cudowni. Myślę, że całkiem niedługo ten sklep powstanie, natomiast cały czas oczywiście Was zachęcam do zaglądania na Links Olix, a gdzie po prostu cały czas na bieżąco wstawiam to, co udaje mi się zrobić. Udało mi się też w tamtym roku, chcieliście taką czapkę i udało mi się chyba tam dwie czy trzy włóczki zgarnąć tej włóczki, więc obserwujcie, bo ta fajna czapka, która Wam się tak podobała w tamtym sezonie, będzie niedługo dostępna, także zaglądajcie tam koniecznie. Nie przyjmuję zamówień, po prostu niech to będzie na zasadzie kto pierwszy, kto ten lepszy, bo troszeczkę się w tym wszystkim gubię, także musicie zrozumieć. No, takie to ogłoszenia parafialne. A jeżeli chodzi o jakiś jarmark, to myślę, że na początek spróbuję skromnie i delikatnie zobaczyć, jak to w ogóle się je, z czym to się je. I może jakiś taki dwudniowy, jednodniowy jarmark gdzieś tam po prostu sobie wyhaczę w jakimś tam mieście typu właśnie Toruń, jeżeli mi się oczywiście uda. Będę Was informować na bieżąco. Natomiast no mówię, przestraszyłam się trochę i chociaż fajnie, bo z Urzędu Miasta pani do mnie zadzwoniła i powiedziała, że bardzo chętnie moje rękodzieło pokażą, że chcieliby promować oczywiście bydgoszczankę w pierwszej kolejności, także fajnie. Mam nadzieję, że furtki nie będę miała zamkniętej na następny rok w związku z tym, że się wycofałam. No ale faktycznie sama pani mnie ostrzegła, że czy ja sobie zdaję sprawę z tego, jaką ilość ja potrzebuję na ponad miesiąc sprzedaży, także no to nie jest, że gdzieś tam się coś się kupi i się to sprzedaje, nie? Także to trzeba przez ręce przepuścić. No, także myślę, że zakładam sobie, że za rok dam radę, no bo przez ten cały rok będę miała czas, żeby się na to przygotować. Łubu dubu. Feeling this way for far too long, and now you're gone. Took me away from all of my fears, kept me from all of my tears. Now you're gone, and now I'm lost. Finally I think I can see clearly. Pierwsza warstwa tych cegieł była oczyszczona, a pod spodem nie. Tośmy to chyba
O, ja zrobił.